Oglądam. Ty intro jest, no way. Spartiatics! Ile sezonów? Ile sezon ma odcinków? Nie wiem. Bo nie wszystko jest wstawiane na ten kanał. Justyna wygina śmiało ciało. Jest odważna i... Twoja ciocia wzięła udział... Jestem około 7 lat. W odcinku? Jestem po nieudanym związku z moim mężem. No, praktycznie 7 lat już jestem po rozwodzie. No, jakoś tak się nie udało, niezgodność charakterów. No i obecnie, czy szukam, czy nie szukam. Jak się znajdzie, to będzie. Jak się nie znajdzie, to nie będzie. Justyna świetnie radzi sobie sama i spełnia się zawodowo. Ty, ona jest strażakiem? Pracuję jako BH-powiec. Charakter mojej pracy Aha, jest BH-powiec. Taki, że pracuję tylko i wyłącznie z mężczyznami. Więc panowie, którzy pracują ze mną, doskonale o tym wiedzą, że umiem podkręcić śrubeczkę bardzo mocno, aż sami rezygnują. Lubię rządzić, lubię dyktować. Ty zrób to, to zrób tamto, jak czegoś nie zrobisz, ja to sprawdzę, bo kontrola jest najwyższą formą zaufania, z tego założenia wychodzę. Justyna robi lachę na robocie, ale co ty piszesz? Chodzę. Co to znaczy? Co ty piszesz? Uważam, że mężczyzn trzeba sprawdzać. Bo nie ma w co wierzyć na słowo. Trzeba mieć się na baczności. Tak widz napisał. Teraz w obecnych czasach brakuje mężczyzn przez duże M. No są to według mnie chłopczyki, nie mężczyźni. Ona ma rację, jak chłop nie tego, to wątroba gnije, prawda? Jak się tego, nie ten, nie ważne. I dzięki, siema, tu Marok. Więc no jest jak jest. Dużo też ucieka przed tym, przed faktem, że za mam 17 dziecko. Lat. A co w facetach najbardziej cię irytuje? U mężczyzn najbardziej mnie drażni ich brak zaradności. Brak takiego... jestem osobą konkretną i oczekuję tego samego od mężczyzny. Facet ma być po prostu konkretny, a nie taki pizduś. Powinien też być prawdomówny. Potrafisz wyczuć kłamcę? Na pewno troszkę pogrzebiemy w szufladach, w jakichś szafach. Jakieś będziemy tutaj zadawać pytania. Co to za milf? Mam nadzieję, że masz rentgen w oczach. Moja ciocia. Przejrzysz ich na wylot. Powodzenia i do dzieła. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Cześć, zapraszam. Twoja? Może mamy wspólną ciocię. Adrian, miło mi. I również. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Oko. Ciężka jest. Wiesz co, taki, wydaje mi się, słodki ciężar, nie? Justyna postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Zobacz, jak to wygląda. Ty jesteś Co, normalnie? Po budowlanie no tak. Od 7 kurwa. No, remont jest, to się remontuje. Chodź. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. No proszę, jak on oszukuje. Prosto. Kurde, jest jakiś odcinek 60+, ogólnie. Ciekawe to będzie. W oczy. To coś pierwszy dla mnie. Taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na tak, no. Słuchaj, Justyna, widzę, że też się rozpływasz. Rozpływam się, wiesz co to na twój jak widok. Wystarczy w dłoni. Pozwolisz, że to tylko ci pomogę, bo ty nie widzisz tego. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Jeżeli Justyna odgadnie, który z panów jest single, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Czas na prezentację uczestników gry. No pokazuj, Dawid pokazuj, ja ma jestem ciekawy. Ruchy. Cześć, jestem Dawid. Mam 30 lat, jestem... Ej, widzowie, kto wygląda starzej, ja czy Dawid? Na poważnie się pytam, na poważnie. Aha, ja? Dawid, no właśnie, ja? Dawid, no ja? Kto? Dawid, ty. Aha. Pieprz się. Jestem budowlańcem, moją pasją jest taniec. Pieprz się, słyszysz? Jestem w związku. Pieprzyć cię. A to moja kobieta Ania. Dobra, on ma 30 lat, a ile ma Ania? Adrian strzela fotki. 13. Cześć, jestem Adrian. Nie, ile ma? Lat, jestem fotografem. Czuj, on ma 6 lat więcej niż tamten? Strzela fotki. Cześć, jestem Adrian, mam 36 lat, jestem fotografem oraz jestem singlem. Paweł nieźle dmucha, ma płuca jak dzwon. Cześć, mam na imię Paweł, mam 41 lat, gram na saksofonie. Oto moja partnerka. Ej, kto wygląda starzej, ja czy Paweł? Na poważnie się teraz pytam, on ma 41 lat. Kto wygląda starzej?
Kto napisał ty, pieprzyć cię? Paulina. Dawid i Ania to zakręcona para. Pasują on, ty, do jak... siebie jak ulał. Siedzko. A jest coś, aha, co was różni? Jest duża różnica wieku między nami. Ile na oko różnicy wieku? 40 lat. Więc czasami tak, matka z synem. To tak sobie nie, myślę, serio, powiedzą ile? To są plusy takiego związku. Bo za jakieś 10-20 lat to ktoś będzie pchał ten wózeczek. Do tego daleka droga. Widać, że lubicie lać wodę. A z czego żyjecie? Zajmuję się rozbiórkami domów i także kładzeniem kostki brukowej. I to wszystko dla ukochanej. Ile nie się zarabia za kładzenie kostki? Jej przychylił. Jest bardzo dobrym człowiekiem. Na rękę. Naprawdę. Jest miły, jest sympatyczny, jest przekochany. Sześćka na rękę, na łapę? Czasem ma fochy. No to nie masz? Nie. To się mi półka na łapę jest? To ja jestem Anią, nie dziewczyna, coś ty. Bawią się ze sobą świetnie, a zazdrość jest? Spoko. Nie, ja jestem absolutnie tolerancyjna. Dopóki nie zobaczę. Chyba. Zaraz wyjdzie szydło z worka, ale zanim jak to nastąpi, krajowa trzeba wszystkie... Jak 8,5 zł na godzinę? Co ty pieprzysz? Jak? Damskie rzeczy ukryć w sypialni. David, wiesz, że to trzeba będzie posprzątać trochę? No wiem. I moje rzeczy trzeba zabrać, pochować twoje rzeczy. Ej, to jest jej syn jednak, serio? Tak? Dobra. Wiesz co, ja ci będę podawać, a ty będziesz je wynosił, okej? Okay? Czekaj, nie masz złote buty. Dobra, to na pewno. Weź moje koszulki, bo jak będzie zaglądała, to żeby nie było. Dobra, to już są twoje. Pośpieszcie się, to jest, bo powaga dwa się zbliża i zaraz dwa przejrzy wam kąty w no poszukiwaniu dobra śladów kobiety. Dobra, te pomadki. To są moje, to też wrzuć. Coś ze zlewem tam ty było, gdzieś? No, tak, tutaj mam, zobacz. Pędzelki, zobacz. No pędzle też. Też trzeba podnieść. Ile w końcu nie miałem różnicy będę wieku? 50 lat. Czy mnie nie oszukuje? Na pewno przejrzę mu jakieś kąty. Zobaczymy, jak on też będzie ze mną rozmawiał, jak się będzie do mnie nastawiał. Brzmi groźnie. Lepiej dobrze schowajcie damską bieliznę, bo będzie po zawodach. Lepiej niech nie wynoszą. Powie, że to matki, a nawet jak stara wyjdzie, to się nie wyda. A co jeszcze dyskwalifikuje kandydata? Naprawdę, nie widzę real. Nie chciałabym spotkać się nachalnego faceta, po pierwsze. Po drugie... Czy ona ma zeza? Brudactwa strasznego, nienawidzę strasznie bałaganu. Ona ma jak Kasix. Brudactwa, także... Te oczy, no. No takie, ale takie to nie jest zez. Odpadają. Dobra, kochanie. To nie jest zez. O, dobrze, widzisz, masa trzymam też pisze to samo. Kciuki. Dobrze. Tylko proszę cię. No nie wybiję. No, tylko grzecznie mogę. Dzięki, widzu. A gdzie masz nick? Ale gdzie masz nick? Dał na Golibordę 5 zł. Obejrzysz to dla widza po tym prege. No nie co wiem. Ania chyba jest zazdrosna. Będzie miała Dawida na oku. Justyna... Fnafa czy odpalę? Fnafa? Tak, za 5 minut. Może pukać do drzwi. Za 5 minut Fnaf. Cześć. Cześć. Co taki ten? Ej, co się stało? Czemu taka reakcja? Cześć. Cześć. Justyna. Zapraszam. Za młoda? Ładna. Justyna zrobiła na Dawidzie wrażenie. Proszę bardzo, to dla ciebie. Dzięki. No i... Nigdy takiej młodej nie widział. Trochę młodsza ode mnie. Raczej na pewno. To ty wysłałeś Ice Versus? Zobacz, tak. Zobacz jakie kody tutaj leżą. Singiel, to nie mam kiedy posprzątać. Nie chcę mi się... Zobacz, kurz, nie potrafisz posprzątać, te z białej rękawiczki mi się przydał, a nie... U mnie kurzu nie ma. Jezu, ty, a jak jest kurz na chacie, to chyba właśnie dobrze, bo to znaczy, że nie jesteś syfiarzem, no bo nie dotykasz brudnymi rękoma mebli i tak dalej, nie? Dziwne. Straszne. Do niedawno to się prowadziłem. Nie, no po prostu i rączek też clean? Jesteś pewnie z nerwów, co urwałeś. Nie chciała się otworzyć, i że tam... A ja budowlania to za dużo sił mam. Ale w sumie dobrze, niech trochę nakrzyczę na niego. Czym się zajmujesz? Ja jestem BHP-owcem. O. No. Dobrze. To powiem ci, że... No dobrze, że się nie spotkaliśmy. No masz szczęście, bo powiem ci, żebyś chyba wyleciał szybko z mojej budowy, bardzo szybko. Tam widziałam drabinę w przedpokoju. No, a ma drewa atest? Co? A ma atest? Musisz zobaczyć. Co? No to musisz wystawić, żebym zobaczyła. Dobra, drabinę będzie oglądać, ja pitole.
Pani Bechapowiec w akcji ustawia budowlańca... Ty wyobraź sobie, że starzy ludzie śmieją się z młodych, że grają w gry, a tymczasem starzy ludzie oglądają w dupę drabiny w czyichś mieszkaniach. To nawet ja taki stary nie jestem. Do pionu. Nadaje się do remontu? Znaczy, jakoś tam się nadaje do tego remontu, ale czy ona jest stabilna? Wiesz, że powinna być asekuracja jak... Czemu Amelka ma szafkę? Przód na tył. Czemu Amelka nie umie mówić w wieku 5 lat? Czemu Amelka ma zaszczany materac? Sam nie powinieneś aj remontować. What? Ale nie ma tej emotyki. Powiem ci tak, mimo wszystko i tak... Ona jest akustyczna? Czyli drugą osobę. Ona jest basowa. 10 minut nie wytrzymała na randce. Justyna wzięła sprawę w swoje ręce, a Dawid jest potulny jak baranek tak, i zapomniał języka w gębie. Ją to boli. Pierdolniczek to tak rzeczywiście na singla pasuje. Może coś miłego teraz powiesz tutaj? A co chciałbyś usłyszeć? Jak ci się podoba? Jak moja mi... osoba. Mogę tego nie skomentować? I tu teraz ten montaż z tym Sigmą takim, wiesz, smutnym, co tak siedzi. Nie jest dobrze. No smutno, co zrobisz, no? No co, no? Jak musisz? Ale ja zrobię coś... Albo z tym z Blade Runnera, co jedzie autem, no. No co zrobisz? Czy tam on siedzi? Nie pamiętam, jak to było, ale smutne. Sad, no, sad. Na przykład co? Zatańczę. Nie, no David, współczuję ci, kochanie. Wrażenie murowane. Chyba się pogrążasz. A to jest breakdance? Nie, to jest taniec połomaniec. Słuciutka, ja to na każdej imprezie oglądam. Wiesz co? Brakuje mi czegoś? Co ja chcę od ciebie, żebyś sprzątał ty na, ponad dyza... Teraz powinieneś plombę zapodać i byłby edyt gigaczada. Ale co ty mówisz? Zane ciastka. Jezus Maria, Boże, co ty jeszcze mówisz? No sprzedni to ponadgryziane zane ciastka. Ej, to są ciastka z Biedrony, one są dobre. Czemu sprzątni? Rzeka sołza. Justyna daje ci w kość. Jest? Lepiej leć do Ani, może cię pocieszy. Chodź, chodź. Jak tam? I co, jak było? Ej, jakie jest powiedzenie z Ania? Bo jest różne, że Mateusz Wajcha przełóż, a z Ania? Jak jest z Ania? No, powiem ci, że... Ania do... Aha. W sumie rację mogłem skojarzyć, nieważne. Dziwne uczucie. Nie piszcie już. Kleje, nie piszcie, do czego jest Ania już. Nieważne. Lekat. Peeling kawitacyjny. Peeling twarzy. To może być ciekawe. No to jest wszystko przed remontem i mogą być jakieś stare rzeczy. Jeszcze mimo, nie... że co streama siedzę na... To teraz dziadek zapodał. Co zapodałem? Żądane. Tak widzu? Myślałem. A czemu ty na pruty co live'a siedzisz? Widzu, weź chociaż jeden dzień w tygodniu nie na pruty bądź. To jest łazieneczka. To wtedy ja mówiłam, dzień więcej odpalę streama. Dogadamy się, tak? Dobra, może jednak zrezygnuję. Co ja mam zrobić dalej? Słuchaj, no jak tak, to bym tak jak do tej pory, ona i tak cię zagaduje. To niech cię zagaduje. Jeszcze jest takie Bartek to szmata? Ta? Twoja mama ma na imię Bartek? Nie no, co ty pieprzysz? Słuchaj się tego, co ona mówi i po prostu graj w jej grę. Dobra, dobra. Ona cię i tak wiesz, pokieruje. Spokojna. Chodź tu do mnie, kolego. Idę, idę. No chodź, chodź! Co tam? Nie bój się! A powiedz mi, ty używasz takich rzeczy, co to tam jest? Ja tego nie sięgnę. Perfumowany żel pod prysznic. No perfumujesz się żelem pod prysznic? Trzeba. Męskim do tej, damskim do tego. I sobie beszta go na każdym kroku. K***a, zobacz jak to wygląda! Ty jesteś k***a budowlanie! Od 7 k***a boleści! Remont się, sprawdźcie, remont jestem. Dobra, chodź! Jest bardzo męcząco. Pamiętasz, dobra, jak waliliśmy Rzymiana w dupę i jak chcieli nam przejąć pole do gały, bo co ty piszesz? Widzę, ty śnisz, czy ja śnię? Ten komentarz jest we śnie? Chyba Dawidowi się podobało, dopóki się nie buzie. Jaką mają flagę? A gdzie jest flaga? A tu, co to oznacza? Ta flaga, bo nie wiem. Jest bardzo męcząco. To jest, dobra, chyba o to ci chodzi. Chodzi chyba, że to jest zasłonka. Mam zaraz parę rzeczy dla ciebie. Chyba Dawidowi się podobało, dopóki się nie...
Co? Lesbian? Co? A to nie jest... Ale co to niby oznacza? Buzię nie otworzyła. A patrz, zobacz, ale to co to ma do tego, do niego albo nie? Czemu to jest zapakowane? Kupiłem, nie było kiedy użyć. Czepia się to, taki pierd. Dobrze, to zaraz to. A jeszcze wiesz co? No wiem. Wiem co to znaczy, tylko pytam. Kurde, tylko pytam co to ma do nich. Powiedz mi, chodzisz na peelingi? Nie, tylko sobie ulotkę wziąłem. No. Zastanawiam czy... Żeby ja myślę, że to twoja dziewczyna wzięła. Tu ulotkę. Moja dziewczyna? No. No. Kiedy w takim syfie mieszkała? Wiesz, teraz są różne kobiety. Może też lubi taki syf jak ty. Boże, może ktoś to podrzucił, jakąś ulotkę. No jejku, czego ona nie rozumie? Może jakoś minę byśmy spędzili czas na trance, a nie taka dociekliwa jesteś. Transpłciowość? Czekaj, to nie jest flaga ta? To czego to jest flaga? Czekaj, co ty gadasz? A, racja! Ej, czekaj. Oni mają taką flagę, nie lesbian, tylko trans flagę. Ty. Ty, ona mojego dziadka przypomni. Nie, dobra. Jak ty nawet stołu nie masz mi gdzie go postawić. Jest komoda. Zanim wyjdę, to jeszcze... Każdy jest równy. Nie ma równych i równiejszych. Pamiętaj, każdy jest równy. Tobie tam, wiesz, ten... No tam, chodź. No, pojedź mi jeszcze, maleńka, pojedź. O, tu jest jeszcze coś. Jeszcze co byś znalazła? Jak ktoś jest niski, nadal jest równy. Równy poziomowi 1,50 m. Nie, każdy jest równy, pamiętaj. Nie ma równych i równiejszych. Każdy jest równy. Co? Używasz? Kiedyś miałem długie włosy. Ty kiedyś miał długie włosy, poczekaj. Poczekaj. Nie, to jest fake. Używasz? Kiedyś miałem długie włosy. Ty, ale on miał długie... Poczekaj. Proszę, jak on oszukuje. E-wer. Prosto w oczy. Odstaw tą miotłę. Czy ja mam ciebie nauczyć używania miotły i szczotki? Potrzebuję takiej kobiety. Ja będę nadzorować. Nie, wy coś pieprzycie, no. Dobra. Mam nadzieję, że nie wyskoczy mi jakiś szczur. Oby nie. Zobacz. Oj, spadło. Czy ty używasz takiej kurteczki z futerkiem? No na noce ciepłe. Ojeja. Coś mi się wydaje, że Dawid przez najbliższy miesiąc nie będzie chciał sprzątać. Ej. Dobra, serio się pytam, czy ona kiedyś nie była nią, tylko była nim? Tak mówię dookoła trochę, wiesz o co mi chodzi? Nie, to jest chyba niemożliwe. Oni mają tą flagę, ale nie wiedzą co znaczy i tak dalej. I tutaj jakiś napis. Nie, to jest tęcza na godło stęczy. Nie, to też jest losowe. To jest wszystko losowe. To jest... Coś jest nie tak. W sensie, to jest po prostu losowe. To jest AI pokój. W ogóle. Dawid posłusznie wypełnia wszystkie polecenia pani... To musi być prawda, powaga dwa. A powiedz, chyba strach go obleciał. Co tam leży? Teczka. Biała to rybeczka. To dla ciebie nazwę prezent na śmietniku. Otwórz. Chcesz? Nie. Nie wiem, Dan, coś tu nie wiesz. Widzisz, znówka. Dobra, Dawid, możesz to wyrzucić, tą torbę, naprawdę, jejku. Wiesz co, ja nie wiem, chyba już skończymy to randkę. Bardzo romantyczna ta randka, naprawdę. Kiedyś to dla mnie ulubiony, moja mama zaszła swojego brata wyzywać od łby. Czekaj, co ty do mnie piszesz w ogóle? Jakie łby? No to cześć. Cześć. Powodzenia w szukaniu mężczyzny w życiu. Nie dziękuję. Na razie. Ta randka to była prawdziwa katastrofa. Kompletny nie męczyłem się czytaniem, no ja też. Ten charakter zniszczył wszystko. Może randka to była po prostu tragedia. To był taki brutas, taki zsyfiarz. Wszystko słyszałam.
Dobra, po czym się poznaje, czy osoba jest transpłciowa? Jakby co, to nie jest jakby coś toksycznego w tym momencie, ale da się to jakoś rozpoznać? I to nie jest tak, że ja jestem toksyczny, po prostu to jest element naukowy. No ale poza tym, bo tego nie widzimy. Jabłko Adama. No nie widać też. Wiem ci, że to była męcząca randka. No. Nie, tam są... Nie, no to jest po prostu losowe, no. Proszę. A czy ma kogoś? Nie wiem. Ocenimy po 3. Będę miała wtedy całokształt i będę mogła ocenić to, czy rzeczywiście ma kogoś, czy nie. Ale no jeśli i co? Ma kogoś, to jak oceniacie? Tej dziewczynie, chyba, że jest taka sama syfiara jak on. Jak myślisz, uwierzyła to? Wystarczy popatrzeć na twoją kamerkę. Szczerze, że nie wiem. To jakie ja płci byłem wcześniej, tak to? Zgadnij. Wiem. Znaczy się z... po prostu, powiedz. Ani nie mój typ, ani... Kury, zlikowałem, powiedziałem zgadnij. Tragedia. Zlikowałem. A toaleta? Fuh. Po prostu tragedia. Nie, to... Wszystko totalnie na minus. Trudna kobieta. Nawiedzona. Bardzo. Nie tak kochana jak ja. Jest jeden plus tej randki. Dawid upewnił się, że Ania nie, to skarb. Nie wiem, widzowie, i... ale, co, ale przecież to, że oni mają taką flagę z domu, nie znaczy, że oni są transami, nie? Chyba. Nie, no to nie znaczy to przecież. Drugiej takiej nie znajdzie. Może na kolejnej randce zaiskrzy. Będzie chemia, flow? Adrian jest przystojnym fotografem i... To był pokój dziecka? I ma podejście do kobiet. Jestem singlem już gdzieś tak od 3 lat, chociaż brakuje mi tej prawdziwej miłości, jaką miałem ostatnio właśnie 3 lata temu. I od 3 lat żyjesz w celibacie i uciekasz w pracę? Nie wiem, dance, moją pasją jest fotografia. Ogólnie lubię tworzyć rzeczy. I kiedyś jak byłem młodszy, no to zaczynałem od plastikowych modeli. Sklejałem, malowałem je. Tworzyłem różne scenki z tych modeli. To jest tak zwana diorama. A jaki jest twój ideał? Co robił? To nie jest to typ kobiety, modelki, czyli wysokiej, szczupłej. Tylko jakiej? Bardziej wolę dziewczyny przy kości. Mogą być nawet niskie. Brunetki. I musi mieć piękne oczy, bo zawsze zwracam na to uwagę. Adrian dzisiaj nie będzie sam. W miłosnych podbojach wspierać go będzie przyjaciel. Jak ustawiasz moją sytuację dzisiaj, bo szczerze trochę mam stresik, wiesz. Wiesz co, przede wszystkim musisz być otwarty. Pytaj o jakieś zainteresowania. Unikaj takich, wiesz, ciężkich tematów jak religia, jakaś polityka. Nie ma coś... Czemu piszecie, że oni są gejami? Przecież oni mogą być kim chcą poza tym. Po prostu to jest pierwsza rozmowa, nikt o niej tak zazwyczaj nie pamięta. Ja tak naprawdę wszystko wychodzi z czasem. Myślę, że po prostu będę sobą i nie będę nic kombinował. On ma krzyż na szyi. Ze swojej jak najlepszej strony. On ma krzyż na szyi. Czyli po prostu będę 100%. Księżule, jak kupił catering od Gesslerowej, oglądałem na off-streamie jak do jedzenia, ale to nie było najlepsze jedzenie, bo takie obrzydliwości tam były niektóre. Może ci nie uwierzy na słowo, lepiej przejrzyjcie kwadrat. Sprawdźcie, czy w mieszkaniu są jakieś kobiece rzeczy. Ojejku, staniki, tak, nie, no super w ogóle, nie, to... Aktyw czy pasy? Wchodzicie o jego inwestycje? Lubię chodzić, żeby na uszy było ciepło. Nie, to słowo... Trzeba to masz, no, trzeba to zabierać. I najwyżej jakby tam chciała zajrzeć coś, to powiesz, że to jest pokój, do którego nie wchodzimy. Bo to jest pokój ciotki, o, tak powiesz. Masz. Tak, clueless, ale no co? Ciotki. Tylko nie wąchaj, nie, bo to moje czasie są. Justyna jest nieufna i będzie węszyć. Przygotujcie się dobrze do gry. Czemu ci ludzie mają kobiece rzeczy? No, produkcję chyba. A nie, bo on jest w pokoju, w domu chyba kolegi, który ma żonę, czy tam jest tym. Czekaj, Masa, ty mówisz, że to jest ta typiara, ta dziewczyna tego budowlańca przed ćpaniem? Ta z poprzedniego? Co ty gadasz? Na każdej imprezie oglądam. Ty, serio?
Co nabrała? Ja pierdzielę, ty. Jest to... Nie, narkotyki są złe, pamiętaj. Na uszy nie widzisz, bo to jest największy. Kolarki różowe. Wynoś to stąd natychmiast. Dobra, uciekam z tym. Może będę kusiła, będę podkręciła cała śrubkę. No zobaczymy, kto tam jest. Nie bierz narkotyków. Może będę podkręciła cała śrubkę, później utniemy. No zobaczymy. Brała prysznic. Zobaczymy naprawdę, trudno się powiedzieć, kto tam jest, kto na mnie czeka. Także tak się okaże. Słuchaj, stary, no to życzę powodzonka. Dzięki. Pamiętaj, że... A czy nie dziękuję, żeby nie zapaszyć. Dobre jest to, że jak od razu z nią będziesz rozmawiał, żebyś próbował pocałować, ewentualnie, wiesz, jakiś dotyk. Jak coś, to będę... No kolega pewnie ma zakaz zbliżania się do kilku kobiet. To do ciebie podbijało jakieś tam rady. Oczywiście. I... Służę pomocą. Tak, będziemy w kontakcie. Albo do wszystkich. No. Adrian został sam na placu boju. Kumpel ukrywa się w sypialni. Singielka może wchodzić. Czy Adrian przypadnie jej do gustu? Czy tym razem będzie bardziej przyjazna? Ale co ty mówisz, Łukaszu? Cześć, zapraszam. Cześć. To jest prawda, no. Tak powinno Adrian, być u każdego. I również. To dla ciebie. Dziękuję. Proszę. No niezła jest. Zapraszam tutaj do mojej komnaty, proszę. Komnaty czego? Komnaty rozkoszy. Brzmi ciekawie. Tak, to jest moje takie małe zamczysko. Troszkę nieśmiała, chyba zestresowana. Bardzo elegancko wyglądasz. Dziękuję, ty ale, też. Dziękuję, ale zobacz, ja mam mini, gołe plecy, a to tak... No a co miałam? No, bardzo ładnie, no co miałam ubrać? Krótkie spodenki, rambówkę, żonobijkę, wiesz. Może to tylko dlatego, że to dopiero się poznali. Może stań się co? Tutaj zaprezentuj. Muszę popatrzeć trochę, z kim mam do czynienia. Może mnie kupisz, tak? Może się sprzedam. Słuchaj, kupi, nie kupi, pohandlować można. Proszę, no, oto ja obróć się. W pełnej okazałości. Jak ci się podoba? Nie jest najgorzej. Ale jej się podoba, on jej się podoba, bo widzę po jej reakcji, że jej się podoba. A jesteś singlem? Jestem singlem od 2 lat. No bo no, taka jest prawda, na co mam ci powiedzieć, nie? Ale ona też już jest taka zmieszana tym wszystkim, widać po jej minie. Nie. Co ty podejrzewasz? Nie wierzysz mi, że jestem singlem. Nie. Ty trochę tak, David, no masz rację, no. Udowodnię, zaraz. Jak? No zaraz ci pokażę. Jestem ciekawa. Umieram z ciekawości. I bułę sprzeda. To nie zrobiłbym czegoś takiego. Czego? Ty, ona ma trochę minę jak upita polonistka na studniówce, albo coś takiego, nie wiem, dziwna. Adrian jest w jej typie, bo widzę, jak na niego patrzy, że czuję takie lekkie skrępowanie. Ja cię zapewniam, że jestem naprawdę. Naprawdę. Mhm. To tutaj, buźczko, poproszę, tutaj, a tutaj. Dobrze, tak, masz mówić. Może ci zrobić jakąś sesję zdjęciową tutaj w mieszkaniu, taką szybką? Może sensualną? Nie. A pozowałaś tak kiedyś akustyczną lepiej. Nie. Co on mówi? No, to będzie twój pierwszy raz ze mną. Jesteś profesjonalistą, więc powiedzmy, że ci wierzę. Okej, zapraszam, powiem ci, jak stanąć. Adrian próbuje przełamać się przyrody. Gdzieś zaraz. Podryw na fotografii. Ale o co ci chodzi? No popatrz trochę, jak starzy ludzie się poznają. Dowiesz się czegoś na przyszłość, no. Wiesz, przychodzisz... Starzy ludzie się poznają tak. Przychodzą, oceniają, jaki masz dywan. I jaką kanapę, jakie poszewkę na pościel i tak dalej, nie? Oglądaj. Nie, to cię czeka niedługo. Grafa, czemu nie? Będą zdjęcia na balkonie będą. A daj teraz takie spojrzenie takiej tygrysicy, takie zrób takie coś. Nie? No spróbuj. No. Nie jestem tygrysicą. Nie jesteś? Nie jestem. Boże, ona jest... Ona nie jest stara tylko w twoim wieku, ma lekko ponad 40. Ja śmiała, no ona jest do wyrywania... Ona mówiła na początku, że ma 28, ale jest po przejściach. Nie. Czemu nie? Tragedia. Czemu nie lubię swoich zdjęć, weź, wykazuj to, w ogóle nikomu nie pokazuj. Nie przesadzaj, źle nie jest, wstydu nie ma. Ona bardziej udaje taką cnotkę, wydaje mi się. Adrian, skracaj dystans, zbliż się. O, czego to jest mamy lepiej, uwady, nie? Przyjemniej, jest czym oddychać. Tak. Powiedz, czyje te kwiatki, twojej kobietki? No to są moje ciotki. Twoje ciotki? Ciocia tu mieszka? Ja mieszkam z ciocią. On jest jak napastnik reprezentacji Polski. A, masz piękne oczy. Czyli jaki, do dupy? Jest co, muszę do toalety. Czy lubi do dupy? Pokaż mi, gdzie jest? Jasne, zaprowadzę. Ej, chyba mieliście rację, że oni są... No bo on tak powiedział, to musiało znaczyć to jedno, nie? Tak? Znam mieszkanie, to zaprowadź mnie. Tędek, proszę.
Sytuacji dużo, a bramek nie ma. Przeciwnik jest trudny, jest ciężko. Aha, idzie o to jak chodziło. Po grudzie. Okay. Co, fajna jest, nie? Fajna, podoba ci się, co? Podobała mi się, to jest mój właśnie, zauważyłem od razu, że się podoba. Te kształty, tak. On nie mówił na początku, że musi być przy kości, być niska? Czy mi się popije przyjło? Czy że musi być nie przy kości, bo nie pamiętam. Ogólnie lubię tworzyć rzeczy. Diorama. Kobiety, modelki, czyli wysokiej, szczupłej. Bardziej wolę dziewczyny przy kości. Mogą być nawet niskie. No, ona jest jego typem. Przy kości jest. Przy kości jest, bo zawsze dojada wszystko do zera. Nie no, żartuję. Nigdy już nie powiem żartu na live. To jest ostatni żart w tym roku, bo jest styczeń i lecimy grubiej. Uwanie. Ja cię zapewniam, że jestem naprawdę. Naprawdę. Aha, skip, bo my byliśmy dalej. Toalety. Każdy jest równy, też chciałem powiedzieć. Każdy jest równy. Wiesz, ona daje ci do zrozumienia, że jest zainteresowana, ale to tak trzyma jeszcze wszystko z dystansem. Musisz być bardziej pewny siebie w tym wszystkim. Łatwo. Widz się pomylił, to jest ta pierwsza baba. To jestem ja przed fryzjerem. Bo się mówi, trudniej robi. Ona jest taka jeszcze do tyłu, wiesz, odsunięta. Za szybko może, nie? Nie, nie za szybko, nie za szybko. Wtedy. Ona to jak będzie chciała, to cię i tak pocałuje, wiesz. Zanim Justyna posunie się... kolega mówił, że w pierwszej kolejności jeszcze w dupę... Zanim do mieszkania puści całować, a teraz mówi, że nie za szybko? Co jest? Dalej, musi mieć pewność, że kolega nie kłamie. To jest jakiś kolejny szampon. Nie, wszystkiego brać nie będę. To jest też jakiś szampon. Co to jest? Tam widzę, że jakieś mydełko stoi. Aha, czyli znalazła coś. Czekaj, co ma znalazła? Co tam ma? Już myślałem, że wszystko pochowaliśmy. No czego nie wyrzuciłeś jeszcze? Ojejku, a masz ten szampon to... legal? Jeden, szampon? Dwa, trzy. Boże, tutaj cała familia chyba mieszka. Brnij w to, że to wszystko jest na drugim, potem. Ale nie w ogóle. Rzeczy, ten... Trzeba brnąć w to i nie dać się zapędzić w kozi róg. Podoba ci się co? Czuję, że to będzie ta, z którą chciałbym stworzyć coś poważnego, nie? Tylko, żeby ci zaufała. Uleciał już. O, jak słodko. Jeszcze się bawi. Czemu ona się śmieje z Lego? Pewnie też się śmieje z gier i ona się śmieje z wszystkiego. I ta, ona by się śmiała, jakby poznała tą rękę? W sensie na swoim czole? Mam nadzieję, że tak. A właśnie, jak coś to ciotki ten... To byłoby w GTA, jak coś. No, to tam wiesz, tam pociśniesz bajer, tak? No dobra, no to co, wracam tam i kontynuujemy bajerę, nie? No pewnie. Widzowie, ja będę grał w gry do 90 roku życia. Znaczy dawno już to przekroczyłem i nadal to będę robił. Dobra, powodzonko. Dzięki. Leć. Okej. Staw temu czoło i przekonaj ją do swoich racji. W końcu jesteś singlem. Ja myślałem, że ja cię w łazience szukałem. Ty gadasz tylko, serio? Może co? A co tutaj masz za jakieś ten... parę ciekawych gadżetów. Zobaczymy teraz jego reakcję. Ile tu osób mieszka? Jedna. Znaczy jedna w sensie ciotka i ja jeszcze, nie? Ale jedna jako współlokatorka, tak. Dodatkowo jedna. Współlokatorka? Jesteś jej współlokatorem, czy ona jest na co ona się cały czas patrzy? To jest moje mieszkanie, wiesz. Tak, przecież to mówi, że mieszka u ciotki, a teraz mówi, że ciotka jest jego współlokatorką. A to bardzo dużo ciekawych gadżetów znalazłam, także wiesz. No co jeszcze? No co, twoich rzeczy to było jak na lekarstwo. No to jest moje akurat. Szampon. To jest twój szampon. Oczywiście lubię mieć miękkie włosy. Tak, czasami używam takich kobiecych szamponów. Aha, 6-2. Adrian, sam się kłamiesz, ona to czuje. To już teraz bardziej mi wierzysz? Powiedz mi, czyje to jest? No, to są mojego małego kuzynka. Kuzynka? To jeszcze niepokojąco się to ogląda. Nie, czasami wpada i żeby się nie nudził, to mam tu dla niego takie zabaweczki, wiesz. O tak, dobrze mówisz. To może się pobawicie. Klocki będzie jej teraz układał, no przecież... Aż nie wiesz, no to co? Kolega woli kloca na klatę. Wiesz, cię może jeszcze. Nie, ty masz to ułożyć, nie. Ja wolę się inaczej bawić, słuchaj, ja wolę bawić się twoim ciałkiem. Ciekawe, co twoja dziewczyna na to. Nie ma żadnej dziewczyny, więc ona nic na to. Ty będziesz moją przyszłą dziewczyną. Ona czuje, że ona ma dziewczynę. Jestem singlem i
No powtórz to jeszcze raz, bo przepraszam, nie usłyszałam, chyba zagłuchłam lekko. Słuchaj, muszę ci to powiedzieć, patrząc się w oczy. Jestem singlem, uwierz w to w końcu, naprawdę. No. Uszy zatykasz. Chyba za bardzo ona mu się podoba. Widzę, że masz pustą szklankę. No, nalej proszę tej wody, tak. Pora przemyśleć temat i czemu trochę... on ją maca? Poszperać, a nuż znowu coś się trafi. No jak tam, co sądzisz? To szczuci. Przecież to przed chwilą... Nie no, co to jest? Wiesz co, lepiej jak wcześniej, więcej pewności, czy... Ona widać, że ona czuje, że ty siema, nie jesteś witam. Sam, że ty masz kobietę. Jak seksownie, zgodna ta ciocia. Patrz co ona patrz, ona zatraca jakąś bieliznę. No. Jaka biżuteria jeszcze. Ukradnie? Trzymaj się stary, dobra, trzymam kciuki. A co ty tam jeszcze szperasz? Co to mam być? Tak sobie patrzę, wiesz? Coś ciekawego znalazłaś? No. Nie będzie z tego happy endu chyba. Biżuteria. Oj, tam już czepiasz się szczegółów. Ja się czepiam szczegółów. No pewnie, no. Krótko, konkrety to on tak gada, nie wiadomo o czym. Nie, usiądź tam, proszę cię. A ja lubię blisko ciebie, przypomnę. A ja może, bo ciocia ma dosyć zgrabny tułeczek. Wiesz co, z tą bielizną to jest tak, że kupiłem ją dla ciebie. Co to się pomyślałem? A widziałeś, jaki ja mam rozmiar? No to tak, wiesz... Co nie trafiłeś? Co on gada w ogóle? Violet, bo się chyba zasiedziałam odrobinkę. Myślę, że dopiero co przyszłaś. Pozdrów dziewczynę. Przestań, już wychodzisz, dopiero co wpadłaś. Ona mu nie wierzy, że on jest... To możesz buziaczkę dać jeszcze. Aha, 6, witam. Zobaczymy się jeszcze? No, pewnie tak. Ale tylko raz. Także cześć. Tylko montaż, raz sobie, montaż nie? Tego. Tak. To papatki. Dzięki, że wpadłaś, cześć. Czy Justyna dała się przekonać i uwierzyła Adrianowi? Ale uczepiła się tej dziewczyny. Szoker. No nie przekonanie. No kto wie może. Ale żulica w dupę. Co? Jak żulica? Może za drugim razem? Wtedy już przyjęte majty Janka była całkiem spoko. Fajniejsza dużo niż ta poprzednia. Bo ta? Jarek był niezły. Ale na 100% ma żonę. Tak? No to co? Fajnie. Dalej mi nie uwierzyła, nie? Nie przekonałem ją. Stary, ja myślę, że ona w ogóle jest przekonana, że ty masz dziewczynę. Umówiłabym się, jakby był wolny, a nie jest. Chociaż jeszcze prześpię się z tematem, muszę przeanalizować wszelkie za i przeciw. I ona takie znaki dawała, jakby się go, nie wiem, brzydziła czy coś takiego. A teraz gada, że co chodzi? Nie rozumiem jej. Co się dzieje? Za dużo było tych rzeczy, tych ciuchów ciotki. No kurde, wszystko spalone właśnie przez to, że z ciotką mieszka. Muszę się przeprowadzić. Najgorsze to, że nie dała się pocałować, bo to by wyjaśniło sprawę, tak? Ale chłopak, naprawdę, naprawdę spoko, naprawdę co fajny. Co jest? O co chodzi? Bajerka. Fryzurka. No, naprawdę. Zna się na rzeczy. Ale kontakt. Ty, co się pieprza w ogóle? Ej, co się dzieje? Kontakt był taki. Tak, i wzrokowy. Próbowałeś. W pewnym momencie trochę się zdystansowałeś i tak jak sam nawet zauważyłeś, że wyglądało to... Jak z jego twarzą można nie myśleć, że jest gejem? I że nie... Kolegi po nocach. Ale co trochę ty piszesz? Że ona co ty w ogóle piszesz? Tak, tak. Ale... Może po prostu nie była zainteresowana, nie? Ja myślę, że właśnie była. Może była, tylko do końca nie uwierzyła. Do gry szykuje się kolejny kandydat. Paweł gra na saksofonie, a jego dziewczyna śpiewa. Tworzą niezły team. Niech zaśpiewa. Poznaliśmy się 3 lata temu. Właściwie śmiesznie się poznaliśmy, bo przez pewien portal. Gdzieś tam po prostu pod wpływem pisania na jakiegoś komentowania, gdzieś po prostu przez przypadek kliknąłem zaproszenie do znajomych. No i ona przyjęła. I połączyła ich miłość do siebie i do muzyki. Moją pasją od dziecka jest śpiewanie. Ja gram na saksofonie, wspólną pasją właśnie muzykowanie. Proszę, czyli zaśpiewaj. Ogólnie już szeroko pojęta muzyka, czyli właśnie śpiewanie, granie. Proszę, nagrywamy zaśpiewaj. Sobie razem jakieś covery, piosenki. O prawdziwym szczęściu nie powiedział nic. On nie lepszy. Muzykalna para. Boże. Paweł potrafi grać. Zaraz zagra. Czy oni są akustyczni? Bo trochę brzmi to jak dźwięk nie taki jak trzeba.
i postara się kłamać jak znud. A co ja mam z tym robić, bo wiesz, troszeczkę czasu tutaj będziemy ze sobą musieli spędzić. Zagrasz na saksofonie piękną melodię. A jak się zakocha? Zatańczysz z nią może. Miłość od pierwszego wejrzenia. Jaki był pierwszy kandydat? Budowlaniec z mamą. Która chyba była wcześniej ojcem. Czy już melodię? Ale nie, no wiesz, śledztwo zakończyło się niepowodzeniem. Zagramy jakieś takie rzeczy, to zrobię i jeszcze szybko. Musimy posprzątać wszystkie moje rzeczy, które są, bo będzie na pewno zaglądać do szuflad. No właśnie. Wszystko, co jest moje, jakbyś ty lepiej brzmiał? Zniknąć, więc... Ja śpiewam okay. Ładnie. Szukaj, zbieraj. Chcesz śpiewać ci coś? A już ci pomogę. Oh my god. Za 5 minut. Ciekawe, dziwne kciuka mieli w szafce, dziwne. Nie wiem czemu. Tyna, może poleci na saksofon? Kto wie? Cześć. Cześć. Justyna. Paweł. O proszę, moja mama ma na imię Justyna. No, jak miło. Zapraszam. Nie, na pewno nie jest w typie Pawła. Co? Wyglądacie jeden do jeden. Nie znam jest... Ej, znowu mnie przeszedł taki zimny ten po nodze. I pytałem się wcześniej, co to oznacza. Weź mi powiedz, bo może ja mam raka czy coś. Saksofon. Niektórzy mylą z trąbką, nie wiem czemu. To jest altowy, to jest tenorowy. Ale może zagrasz mi co coś. To oznacza? Sam zadecyduje na co może, na co mu wolno w ogóle. Nogi ci urwie, mamon sigma, co? Starczy. Głosi instrument. Typ całe życie. 40 lat ma, całe życie gra na tym saksofonie. Pierwszy raz dla kogo innego niż dla żony zagrał i taka reakcja. Niestety. Starczy. Głośny instrument, prawda? Starczy. Nie, ja nie miałam takiej bajery, szczerze powiedziawszy. Nie było konieczności. Dlatego jesteście właśnie, razem. A ty z jakiś wracasz, czy... Tak. Ja jestem bardziej niewyspany, a to widzę świeża rzeźka przy takim upale, ja to jeszcze wiem. Tym bardziej. Już się poca. Ona wygląda jak Sid Leniwiec, wygląda jak AH-66, ona? Trochę... A co tam jest? Trochę masz jakiś instrument, dędy? To jest właśnie futerał z tego. No wesoła jest dziewczyna. Ale też... widzę, że ty też ćwiczy, zobacz. Widzę tam karimatę. A karimata sobie tak stoi, wiesz co, to jest mieszkanie mojego kolegi. Jest starym kawalerem. Czyli też singlem. Akurat powiem ci pojęcie singla, to jest... Ja bym się nie nazwał singlem. A kim? Bo jestem po rozwodzie. No widzisz, tak jak ja. Ja tak myślę, że to jest osoba, która nie była w jakimś związku takim formalnym. Nie ma dzieci. Ja mam dwójkę dzieci, dwóch synów. A ja mam jednego. To zapraszam. Nie wiem, czy sobie spoczniesz może? Puder się rozpływa po szyi. Cała płynie. Temperatura rośnie. Będzie ogień? Słuchaj, Justyna, widzę, że też się rozpływasz. Rozpływam się, wiesz co, to na twój widok. Cloud XD, najma dyskwalifikacja, Denis kopie i się od razu kładzie, Marcoń podaje w pierwszej sekundzie, aha. Wystarczy w dłoni. Mam nadzieję, że za to nie zapłaciłeś chociaż. Dzięki Alduin, dzięki za 9 lat, wybacz, przepraszam, dzięki. Pozwolisz, że ci pomogę, bo ty nie widzisz tego. Czuję, czuję. Ale muszę teraz... Muszę. Zakorekturować mnie? Nie, ja muszę zebrać, bo troszeczkę ci wiesz. Popsułem ci make-up. A jest gorąco. Wiesz, to jest tak gorąco, może mi pokażesz, gdzie jest toaleta. Nie, muszę nosy przypudrować. Tu jest toaleta. Zapraszam. Jeszcze się nie rozbierają. Najpierw jest... Parwy działało, dobre pytanie. Wiesz, kto wygląda jak Sid? Czemu robisz AI memy? Justyna musi ochłonąć i poszukać dowodów zbrodni. Oj, tamto nie sięgnę. Czy wejdę? Nie, no spadnę. No i ja. Aha, 69. Zostań tutaj? Nie bardzo. Średnio. Wyżej, ja wolę brunetki. Ja tu sobie poradzę inaczej. Prowadzimy wszystkie kąciki. Ale myślę, że wpadę się w ogóle. Stałeś koło Sida, gdy nagrywali epokę lodowcową. Fabie, no masz przystojniaka, no to co ja na to poradzę? Ale... Śmierdzi. Nie wiem, to chyba. O, teraz zobaczymy, co tam. Co znajdzie, czy to znajdzie. Dobrze węszy, szukaj śladów. Będzie granie? Będzie. Defender i szkoła, Rel. Jakieś książeczki.
Po co jej ta karimata? Nie wiem właśnie, co ona chciała robić. Będziemy ćwiczyć. Pytałam się mnie, czy ćwiczę, to pewnie coś będzie tam. Ja słyszałam. Coś, kurde, pomoże. Może jakaś dzwonka będzie w tej walizce. O. O, do walizki. Myślę, że tam zajrzę. Wszystko męskie, tu jakiś portfel jest. I wszystkie dane, niestety. Ja pierdolę. Mówiłam sobie portfel. Myślałem. Sprawdzałem, kurde. Widzisz. Walcz. Co zabrało pieniądze? Jakoś przekonać. To nic nie znalazła. Nic nie znalazła i chętnie by coś smacznego zjadła. Wiesz co, wydaje siema, mi się, że lubisz ostatnie trzy... Siema, jestem ostatnie trzy dni, to cię oglądałem na konsoli PS4, bo telefon w naprawie był. Witam. Farmaka. Znaczy, w sensie, dobre jedzenie. Jak telefon jedzenie, w naprawie? Żeby w dzisiejszych czasach da się jeszcze naprawić telefon? Brawo. Paweł potrafi zbajerować dziewczynę. Koń by się uśmiał. Dałbyś radę pan z Ligi, no kiedyś. Przejść kawałek. Ja czekam, słuchaj, spróbujmy może, co? Spoko. O! Nie no, myślę, że... Ciężka jest to? Jest to taki, wydaje mi się, słodki ciężar, nie? O, podniósł. No. Czemu ta baba wygląda jak ta... która? A powiedz mi, w wolnym czasie co lubisz robić? Powiem tak szczerze, mam bardzo mało wolnego czasu. A ile kosztowała naprawa? Chodzę na zajęcia pilatesu. Pokazać ci coś? A z miłą chęcią zobaczę. Ale ty najpierw mi tu coś to jest zaśpiewaj. Pilates? Wiesz co, to ja może zagram ci coś. No, zagraj coś. O, zagra na saksofonie. Seksowny saksofonista jest cały twój. Jak tu się nie zakochać? Jeśli tak będziesz na mnie patrzeć, to się będę stresował. Nie patrzę! Degustacja parówek? Aha. Okej, powinni to też skipnąć. Romantycznie. Jest chemia? Pilates to kuzyn Achillesa. Aha, to co ona chodzi na zajęcia? Co oni tam robią niby? Wyglądają troje codziennie? Co ona robi? Emocić zaczęła? Ty jest bugowy, kiedy puścisz złą emotę, co jest? Singielka chyba nie czuje bluesa, niestety. Myślałem, że brawo. Każdy przerwać, bo ci się nie podoba. Nie, pięknie było. Teraz ja ci pokażę, jakie my ćwiczenie przykładowe jakieś ci pokażę. No tak najprostsze, tak? To idę po, matę. Zajęcia pilatesu. W ogóle po niej nie widać. Klęk pod palce. Tutaj stopy muszą być na tych podstawach, żeby palce nie były zagięte. Mm-hmm. I wyciągamy sobie kręgosłup. Czyli taka joga trochę jakby. Taka trochę wyciągająca, to fajnie też na kręgosłup. Odważnie wygina śmiało ciało. W sensie, przepraszam, że tak powiedziałem, ale no w dupa. Co jest? Kurde. Co to jest? Ciało. Giętka jest. I co ty na to? Hejter? No ja mam mniejszego garba, siedzę codziennie po 14 godzin przy pececie. No ja lubię właśnie... Jestem spocona. Także może starczy. Lubię jak kobiety są właśnie... Pokaż. Wysportowane. Odpal sobie film Dzwonnik z Notre Dame. Boże, do wysportowania mi to mi bardzo daleko, ale akurat robię tak... Nie chciałbym na przykład... Więcej nie będę pokazywać, bo mi jest strasznie gorąco, wiesz? Nie chciałbym tak, być kobietą, która stęka, że ją wszystko boli. No, wiesz, stękać tam można, ale że... Stękać, ale w innych okolicznościach. No, nie, spoko, rozmowa się klei. Ja chyba się już zwijam wraz z tą matą. Nie wiem, to jest taki dziwny odcinek, ta ona jest dziwna. Widzimy się niebawem. Mam taką nadzieję, na kolacji, finałowej. A umówiłbyś się chętnie ze mną? Myślę, że tak, bo jesteś bardzo sympatyczną... Ale myślisz, że tak czy nie, tak? Tak. Jesteś bardzo sympatyczną dziewczyną. No się okaże. Śmieję się jak Joker? Napisz Joker na czacie, zobaczysz co się stanie. Do dziękuję, później. Miło było poznać i do zobaczenia. Tak, jeszcze tutaj Buzia czeka. Śpiewam Dan, za 5 minut. Do następnej randeczki. Pa! Do zobaczenia.
I to musisz byłoby dobrze na tyle. Napisać. Aha, było 6, miło, ale się skończyło. Ciekawe, czy dała się nabrać. Najgorsze, że w walizce zostawiłem swoje dokumenty. Dowód osobisty, dowód rejestracyjny od motocykla. Prawda, wizytówka z firmy, w której pracuję. Więc wszystkie dane osobowe można powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie wertowała, sprawdzała. A, myślę, racja. Że Paweł mogłabym mówi prawdę, bo zobaczyć. Nic nie znalazłam. Kompletnie co tam by nic było? Nie znalazłam. Jest także single? On może być prawdziwym singlem. No, mnie się wydaje, że spoko, zdjęcia nie? Na Facebooku może, wyzacie. Mówiłaś, że wpadłem mi w oko. Być może, może myślę, tak jest. Myślę, że wpadłem mi w oko. Myślę, że Paweł jest godny zaufania. I jak, jeżeli przemyślę sprawę i dojdę do wniosku, że co, jednak może na pomysł, być... jest to geniusze, bo od razu kolejny mogą kręcić Inglem, ci zdrady. To całkiem możliwe, żebym się z nim umówiła. A co na to partnerka? Nie nogi mi zimno, nie, w nogę jedną, taki żeby mi puls przechodzi. Taki... Nie, taka sympatyczna dziewczyna, nic się nie wydarzyło, nie wiem, co by mogło wpłynąć na to, żebym prawej ja mogła nogi. Poczuć prawej. Się zazdrosna. Zaraz się okaże, czy mu uwierzyła. Już czas na kolację Rak finałową i ogłoszenie werdyktu. Wszyscy zainteresowani stawili się w komplecie i czekają na decyzję singielki. Zator? Cześć. Co to jest zator? Ty, ja mam zator? Zator nogi. Bólem nogi. Nie mam bólu nogi. Jak się obawia zator w nodze? Bolesne ukłucie? Obrzęk kończyny, stan podgorączkowy lub... Ej, gorączkowy to się można podpiąć pod to. Wzrost ocieplenia kończyny. No nie wiem, to jest to? Kurde, ja mam zator nogi. Co robi zator? Zator przepływu krwi, okej. Okay. Czyli co, do czego to prowadzi? Ja pierdzielę, ty, ja przeżyję ten dzień? Cześć. Ile jeszcze mam przed sobą życia? Nie ma. Raczej nie. Adrianowi się na pewno podoba. Tak, farma. Od początku stało. Okej. Okay. Adrian. No. Posłuchaj, jak mam na imię? Jak masz na imię? No. Justyna. O, a... To było twoje... łatwe pytanie. Załatwę. Dobra, daj coś trudniejszego. A żona? Jaka żona? Nie ma żadnej żony. Naprawdę? Dobra. Jest bardzo w jego typie. Mówisz? Kurde. Ej, dobra, po czym można zobaczyć, czy ktoś zmienił płeć? Kurde. To Dawid. Sprzątałeś kwadrat? No, trochę. Trochę? Razem z dziewczyną? W sensie ja to mówię, ale pamiętajcie, że każdy jest równy. Po prostu jestem ciekawy. Tam. No. Jak taki bałagan, to się nie zdarza często, przyznaję. Może zjemy coś, co? Nie, zanim no to nie zanim jest, przejdziemy do Pawła. Ona nie jest ten, Paweł ma duże szanse, bo myślę, że ona została... Transpłciowa. Co jest? Sprzątałeś kwadrat? Co jest? No, trochę. Trochę? Razem z dziewczyną? Aha, nie ma końca. Tam. No. Jak taki bałagan, to się nie zdarza często, ilość. Przyznaję. Masz jeszcze jakieś podobne... Kto wygrał? Sigma. Kto wygra? Nie mogę tego puścić. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!